dopiero co wypłynęliśmy z przystani, a już mieliśmy człowieka za burtą, oczywiście przysłowiowo, bo wypadło nam koło ratunkowe, które musieliśmy podjąć. Przechyły są tutaj! Zobacz! Prawda? Ludzie! Ludzie nam z burt wypadają! A kurwa! Słońce, Mazury, Węgorzewo, Róża Wiatrów. Stoimy na pomoście, wokół nas jest 30 łódek, regaty influencerów. To właśnie na tą imprezę przyjechaliśmy tutaj i startujemy w regatach wraz z ekipą Cyber Mariana. Impreza niebanalna, nietuzinkowa, odbywająca się tylko raz w roku, ściągająca tutaj masę różnych influencerów z każdej praktycznie dziedziny i branży. Już na samym początku bardzo poważnie podeszliśmy do zadania i odebraliśmy pierwszy instruktaż od Sternika Siwego. Regaty bowiem zaczynały się już za jeden dzień. Wszystko, co jest po prawej stronie, jest na prawej burcie. Wszystko, co jest po lewej stronie, jest na lewej burcie. A tak? A jak coś jest na środku? I jakie było pytanie? Żebyście wiedzieli, o co dokładnie w tych regatach chodzi, zadałem pytanie głównemu organizatorowi Bartkowi, na czym te całe zmagania mają polegać. No, zasady są proste, jak przy każdych wyścigach. Wsiadamy załogami na łódki i generalnie wygrywają ci, którzy najszybciej pływają. Natomiast sam system obliczania tego jest trochę bardziej skomplikowany, dlatego że nie jest to jeden wyścig, bo gdyby to był jeden wyścig, no to wiadomo, kto pierwszy, ten wygrał. Natomiast są tam punkty, za każdy wyścig są przyznawane punkty. I ten, kto ma najmniej punktów, bo są to punkty straty, ten, kto ma najmniej tych punktów, ten wygrywa. Dzień przed zawodami postanowiliśmy sprawdzić, jak funkcjonujemy na pokładzie jako załoga. W efekcie czego wypadło nam koło ratunkowe i prawie zgubiliśmy córkę Sternika. Ale zasuwa. A wiesz, czemu tak zasuwa? Czemu? Bo to motorówka. Jak już wiecie, jest to 8. edycja regat influencerów, ale pierwsza z efektami pirotechnicznymi, ponieważ my jesteśmy na pokładzie. Co na to inni uczestnicy? Lubię patrzeć jak na te rozbłyski na niebie, na jakieś wybuchy. Mi to nie robi problemu. Ktoś tam zawsze napisze, że a tam zwierzęta czy coś. No, raz trzeba i nam się pocieszyć, tak? Jesteśmy chyba na samym szczycie tego kurwidołku, więc możemy się pobawić raz w roku. Czyli krótko, fajerwerki napierdalać czy nie napierdalać? Tak jest, napierdalać. Wiesz co, jak pies mi szczeka przez 360 dni w roku, jak mieszkałem w bloku, to było okej, ale jak ktoś raz w roku wali fajerwerkami, to już nie jest okej. Dalej się domyśl, to jest bzdura. Bzdura. Czyli tak. Po to są fajerwerki. To jest najstarszy wynalazek, jeszcze wynaleziony 3 albo 4 tysiące lat temu w Chinach, z tego co się orientuję, żeby sprawiać przyjemność, żeby robić tą przyjemność, a przede wszystkim to, czym się zajmujecie, czyli to, co mogliśmy zobaczyć w filmie półfabularnym, filmie akcji u Cybermariana na kanale Brzydcy i Wściekli 2, gdzie uczestniczyłem, pierwszy raz w życiu grałem Badassa. Jest to kawał dobrej roboty i to musi być taka branża i muszą być tacy ludzie. Czekam na zajebisty rozpierdol. Przy tym zdjęciu grupowe, w ogóle te dymy, to wszystko jest potrzebne. To po prostu. To jest potrzebne. To nie wtedy, jest. Tak, to jest potrzebne, bo ludzie lubią po prostu jakiś fajny efekt zobaczyć, a fajerwerki niewątpliwie są takim efektem. Jeszcze w waszym wykonaniu to już jest mistrzostwo zawsze, także. Słuchajcie, my pierwszej nocy zostaliśmy zaskoczeni taką armatą. Myśleliśmy, że zostały tutaj zaprzągnięte specjalne wozy bojowe, wojsko i te sprawy, chociaż w dzisiejszej dobie. Może nie jest korzystne, że to mówię, ale bardzo fajnie, naprawdę. Mega szapoba dla chłopaków, bo robią zajebistą robotę. Dzień regat. Emocje i rywalizacja wisiały w powietrzu. Postanowiliśmy jeszcze bardziej je podkręcić i przebraliśmy się za Wikingów. Wszak płynąć w ekipie Cyber Mariana nie mogliśmy tak po prostu wsiąść do łódki. Rozpoczął się pierwszy bieg. Nasz Sternik opanował sytuację i startem wyszliśmy bardzo dobrze. Utrzymywaliśmy prowadzenie aż do pierwszej bojki. Po nawrocie niestety wiatr już nam tak bardzo nie sprzyjał i wyścignęła nas ekipa, która wygrała zawody w zeszłym roku. Poczuliśmy ich oddech na plecach.
Przedstaw się na początek. Daniel Grzyb. Jak ten pierwszy wyścig oceniasz? Wygraliście go. Wygraliśmy, udało się, wspólną pracą. Mamy bardzo dobrą ekipę. Jak... Wy musicie umieć żeglować? Nie. Dziennie uczymy się czegoś nowego, jeżeli chodzi o żeglowanie i mamy cudownego sternika, który nas przekazuje swoją wiedzę. Drugie miejsce po pierwszym biegu. Wow, walka była na milimetr, ale udało się. Mamy dla was najlepsze ujęcia w slow motion. 240 klatek na sekundę. To jest właśnie teraz. W ostatnim trzecim biegu zajęliśmy pierwsze miejsce, a co za tym idzie, najprawdopodobniej wygraliśmy te zawody, chociaż sami tak do końca nie byliśmy pewni, jak punkty przeliczą sędziowie. Pomóżcie mu! Pomóżcie mu! Pomóżcie mu! Idziesz. Wybieramy! Czyli my zdobywamy mistrzostwo influencerów w tym roku. Jesteśmy pierwsi w tym biegu. Tak wyglądają mistrzowie regat tuż przed zwycięstwem. Pierwsze miejsce w tym biegu. Uwaga, pierwsze miejsce w tym biegu. Yes! Nie ukrywam, że po takich regatach moje zainteresowanie żeglarstwem wzrosło. Postanowiłem więc zapytać pozostałych uczestników, co ich przyciąga na tą imprezę. Ja mając lat 12 pierwszy raz pojechałem na kolonie takie dziecięce, na Mazury właśnie, i to było w Iławie na jezioro Jeziorak. Wtedy zachęciłem się bardzo do żeglowania, to jeszcze było zanim motoryzacja, czyli żeglarstwo było pierwsze. Poznając taką instytucję, jaką jest Róża Wiatrów, która organizuje już od 10 lat prawie regaty influencerów, zupełnie przypadkiem, kiedy zostałem takim influencerem w 2016, to pierwszy raz trafiłem w 18 i tak już zostało. Do tego stopnia miłość do tej imprezy się rozwinęła, że w pewnym momencie zaczęliśmy sponsorować jako spółka, która w międzyczasie gdzieś tam otworzyłem jeden warsztat, drugi, potem sieć warsztatów i mamy dużą spółkę i naście warsztatów, więc nie dość, że uczestniczymy, to jeszcze sponsorujemy z całą przyjemnością tą imprezę. Powiedz mi, które to już są twoje regaty? A żebym to pamiętał. Siódme gdzieś, tak myślę, no. Chyba siódme. I co cię co roku ciągnie na tą imprezę? Dobra zabawa, fajni ludzie, adrenalinka i piękno natury. Pierwszy raz jestem na tej imprezie. I to, co mnie tutaj w ogóle przygniotło, to jak ludzie się tutaj potrafią po prostu bawić, integrować, ale też pewnie wieloletnia praktyka i pewnie wieloletnie znajomości, tak, bo wiele... Właśnie nie, i to jest najlepsze w regatach, że właśnie tu jest taki klimat, właśnie to o to chodzi w regatach. No. Tu jest tak zajebiście. Cudownie, dziękuję ci bardzo. Proszę uprzejmie. Pozdrawiamy. Brawa dla zwycięzców!
Jeżeli chodzi o pierwsze miejsce, to tydzień w Róży Wiatrów. Zapraszamy! Jeszcze kilka słów od kapitana zwycięskiej drużyny. Nie no, kapitanem był tutaj kolega od Sucharów. Nie no, wielkie brawa dla naszego tutaj stratega, wszechmistrza, który rozegrał to po mistrzostwie. Kiedy jechaliśmy na te regaty, wiadomo, że nikt nie spodziewał się wygranej. Niemniej jednak bardzo przyjemnie było cierżyć puchar zwycięstwa w dłoniach. Jednak to nie wszystko, co przygotowali dla nas organizatorzy i sponsorzy tego wydarzenia. Po udanych regatach udaliśmy się na afterparty, gdzie mogliśmy się wychillować i lepiej wzajemnie poznać. Mały pokaz fajerwerków w naszym wykonaniu dodatkowo uatrakcyjnił to wydarzenie i oczywiście nie zabrakło też wspólnego zdjęcia na koniec. Dziękujemy! No dobra, no słuchaj Mario, no to powiedz może jak to zrobiliśmy w ogóle wczoraj? Czemu się udało? Czemu się udało? Właśnie wszyscy zadają mi to pytanie od wczoraj. Tak, i tak naprawdę nie mogę powiedzieć, bo to jest tajemnica, to jest technika, tak? Gdybym zdradził, powiedział jak to się stało, to by wszyscy sobie mogli zaraz tak robić. Aha, to tak nie wygląda, nie, przepraszam bardzo, to tak nie powiemy. No, także wyćwiczenie, nie? Już schodzi. No, ale przyznasz, że pięknie się prezentuje puchar. To jest coś pięknego. On jest bardzo ciężki, naprawdę, zobaczcie. Na przykład teraz nie podniosę. Jestem w ogóle mega dumny, mega zadowolony, bo tak sobie mówię, że jedziemy po złoto, no ale wiadomo, że tutaj człowiek nie nastawił się na wygraną, tylko po prostu cisnęliśmy się dobrze pobawić. Ale to, że się udało wygrać, to są po prostu no, takie emocje niesamowite, nie? Jak wiesz, że jesteś już w czołówce i rywalizujesz tak naprawdę o pierwsze miejsce, no to to jest po prostu fajnie. Cokolwiek by się chyba nie robiło, to rewelacja. Chcesz coś jeszcze dodać na koniec? Kochajmy się, ludzie.